Dzień dobry. Nazywam się Marek i pracuję dla firmy Cloudflare. Pytanie już było zadane, ale zadajmy jeszcze raz, kto wie cokolwiek o CloudBlizzie, a kto nie. Kto wie? Ja wiem. Ktoś tam wie. A kto nic nie wie, pierwszy raz słyszy. Kilka osób. Świetnie, albo nieświetnie. Dobrze, że nie słyszeliście, nie ma co słuchać. Nie trzeba. Ale jesteście. Dobra, kto ja jestem, o co chodzi, skąd się wziąłem, co ja na ten temat wiem. Nazywam się Marek i pracuję dla Cloudflare'a. W Cloudflare, tak jak było wspomniane wcześniej, mamy nasze serwery na całym świecie, w około 120 miejscach na świecie w tej chwili, w różnych miastach, w różnych serwerowniach. I nasz model polega na tym, że websajty, które używają naszego serwisu, zmieniają swój adres DNS i przestają wskazywać na serwer źródłowy, na wasz serwer, zaczynają wskazywać na serwer nasz. Dzięki temu my widzimy cały ruch przepływający pomiędzy użytkownikami, pomiędzy przeglądarką a waszym serwerem. I dzięki temu możemy zrobić dużo magicznych, fajnych rzeczy. Możemy robić kaszowanie, dzięki temu możemy wasze rzeczy się szybciej będą ładowały w przeglądarkach. Mamy mnóstwo feature'ów na, powiedzmy, że na warstwie security, od jakichś rzeczy typu autoryzacja, aż do fajnych detali na warstwie TLS. Dzięki temu też możemy fajnie odbijać ataki DDoS, ponieważ cały ruch przez nas przechodzi, wszystko świetnie widzimy, wszystko możemy monitorować. A do tego jeszcze robimy strasznie fajne optymalizacje. Przez to, że cały content przez nas przechodzi, możemy patrzeć na JavaScripty, jakoś je kompresować, robić jakąś minimalizację tych JavaScriptów, możemy optymalizować obrazki, możemy robić mnóstwo bardzo fajnych, tych ciekawych rzeczy. Dla tej prezentacji będę wspominał o trzech feature'ach, także wyjaśnię je teraz. W tej prezentacji będziemy wspominać o feature'ze o nazwie Email Obfuscation. To jest feature dość stosunkowo popularny, w którym chodzi o to, że przepływające przez nas website'y mają zamazywane adresy e-mail. To było za czasów jeszcze popularne, za czasów przed Gmailem, powiedzmy, czyli kiedy Gmail jeszcze nie był popularny, kiedy był problem, poważny problem spamu w internecie i były robaki, które chodziły po internecie, które crawlowały internet i szukały adresu e-mail, żeby je spamować. Także stworzyliśmy wtedy feature właśnie email obfuscation. Zamazywany jest adres e-mail, jeżeli na waszej stronie występuje i zamiast tego jest wkładany do środka strony kawałek kodu JavaScript, który w prawdziwych przeglądarkach będzie wyrenderowany jako e-mail, czyli z punktu widzenia użytkownika wszystko będzie fajnie wyglądać, wszystko będzie fajnie działać, natomiast w źródle HTML-owym nie ma tego adresu e-mail i robaki i crawlery nie będą tego widziały. Drugi feature nazywa się Server Side Excludes. Server Side Excludes jest dość niszowym featurem. Chodzi o to, że kawałek kodu waszego HTML-owego może być wycięty przez nasz serwer, jeżeli użytkownik, który go ściąga, czyli jeżeli adres IP, który go ściąga, jeżeli przeglądarka, która go ściąga, z jakiegoś powodu jest podejrzana. To umożliwia wycinanie potencjalnie wrażliwych danych, typu znowu adresy e-mail czy jakieś dane adresowe. Wasza strona może inaczej wyglądać dla użytkowników podejrzanych. A trzeci feature jest stosunkowo nowym featurem, nazywa się Automatic HTTPS Rewrites i stara się robić strasznie fajną rzecz, mianowicie pomagać w deployowaniu HTTPS-a. Od, nie wiem, 2 czy 3 lat, generalnie od Snowdena, staramy się, żeby cały ruch w internecie był szyfrowany, był za HTTPS-em. Niestety migracja nie wszystkich stron jest prosta. Dużo starych stron bardzo ciężko jest zmigrować, dlatego że mają niektóre zasoby typu CSS czy JavaScripty ściągane po HTTP. Jakbyśmy włączyli HTTPS, po prostu przestałyby działać. Przeglądarki nie lubią mieszania HTTPS i HTTP. To nazywa się Mixed Content. Feature Automatic HTTPS Writes umożliwia magiczne przepisywanie źródła strony, także linki HTTP będą podmienione na HTTPS i HTTPS będzie działał. Także strasznie fajny feature, dość magiczny. No dobra, CloudBleed. Jak każdy wie, każdy poważny problem bezpieczeństwa musi mieć logo i fajną nazwę, także to jest logo wymyślone przez kogoś. Długo walczyliśmy z nazwą, nie podobała nam się nazwa CloudBleed, jak się możecie spodziewać, natomiast nazwa przylgnęła i no i generalnie fajnie wskazuje na problem, na problem w naszych serwerach, na ten problem bezpieczeństwa. O co chodziło? Chodziło o to, że mniej więcej 23 lutego tego roku nasze serwery zostało nam zaraportowane, że nasze serwery, z naszych serwerów wyciekają dane wrażliwych klientów. A dokładnie w niektórych stronach, które przechodziły przez nasze systemy, dopisywana była stopka z dumpem pamięci obecnego serwera. W tym dumpie pamięci mogło być wszystko, dane innych klientów, cookies, potencjalnie hasła, bardzo wrażliwe dane,
które mogły być widoczne dla innych użytkowników, dla innych ludzi, którzy odwiedzali strony, które przechodziły przez nasze serwery. Żeby dodać oliwy do ognia, niektóre z tych danych były skaszowane przez wyszukiwarki internetowe. Tak to wyglądało, jeżeli byście natknęli się na stronę przed tym 23 lutego, byście zobaczyli normalną stronę jakiegoś użytkownika, jakiś portal, jakiś content, jakieś dane, jakieś obrazki, a na dole widzicie stopkę i ta stopka to jest generalnie śmieć. To jest to, co było w naszej pamięci naszego serwera w tym momencie. To mogło być cokolwiek. To mogło być dane z poprzednich requestów, potencjalnie wrażliwe dane, tak jak powiedziałem, potencjalnie hasła. Także dość kiepsko. Dane naszych klientów, dane naszego ruchu mogły wyciec. Chciałbym podkreślić, że CloudBleed to nie jest to samo co HeartBleed. Te nazwy są podobne nieprzypadkowo, ponieważ w obu problemach chodziło o to, że wyciekały dane, wyciekała pamięć, wyciekała niezainicjalizowana pamięć. W HeartBleedzie problem był troszkę szerszy, ponieważ w HeartBleedzie wyciekały dane z wszystkich serwerów, które używały wadliwej wersji OpenSSL-a, czyli generalnie to problem był absolutnie globalny. I potencjalnie wyciekały też klucze HTTPS, klucze SSL. W CloudBleedzie było inaczej. W CloudBleedzie to jest tylko problem nasz lokalny, w naszym software'ze. To nie jest problem innych przedsiębiorstw, to jest tylko problem nasz. Natomiast u nas największy kłopot był taki, że dane wyciekały naszych klientów i były skaszowane przez wyszukiwarki internetowe. No dobra, to zacznijmy od historii, jak się wydarzenia rozgrywały. Wszystko zaczęło się 17 lutego, kiedy zobaczyliśmy bardzo fajnego tweeta, czy ktoś z działu bezpieczeństwa Cloudflare'a może się z tym skomunikować. Tweet jak każdy inny, tweetów, żeby się skomunikować z ludźmi, dostajemy stosunkowo dużo. Natomiast autor bardzo wyjątkowy, autorem jest pan Tavis Ormandy, który jest jednym z najlepszych, najbardziej produktywnych hakerów obecnej dekady, bym powiedział. Pracuje dla Google'a, pracuje dla Project Zero. No i to było dość niepokojące, mówiąc szczerze. Pan Tavis należy do osób, które jak swoje oko przyłożył na kawałek software'u, to właściwie nie wiadomo co, należy uciekać. Ciężko powiedzieć, generalnie już jest po wszystkim. Należy tylko posprzątać. Także naprawdę było to dość niepokojące. Do tego czas był dość niedobry dla nas, ponieważ to była czwarta po południu w piątek czasu kalifornijskiego. W czwartek po południu w piątek czasu kalifornijskiego Cloudflare ma regularne meetingi, gdzie firmka się spotyka i są slajdy z tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Ludzie popijają piwko i się relaksują przed weekendem. Także naprawdę to nie jest najlepsza godzina na poważne dyskusje na temat bezpieczeństwa. No ale mleko się wylało, coś trzeba było zrobić. Wydarzenia się rozgrywały dalej. Kilka minut później dostaliśmy, dokładnie 8 minut później dostaliśmy detale buga. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, o co chodzi. To mogło być wszystko. Także powoli te detale zaczęliśmy analizować. Doszły do odpowiednich osób i w ciągu 8 minut zebrała się grupa ludzi odpowiedzialna za generalnie wszystkie nasze systemy. Wszyscy bardziej doświadczeni deweloperzy, wszyscy ludzie, którzy znają nasz system od podszewki, zostali zabrani do jednego pokoju do jednego meeting roomu w San Francisco. No i zaczęła się narada, o co chodzi, dlaczego dane wyciekają, skąd wyciekają, czy to my mamy problem, czy to może Google ma problem. Nic nie było wiadomo w tym momencie. Natomiast dość szybko, w ciągu powiedzmy 47 minut, czy 40 minut, się wyjaśniło, o co chodzi. Problem był w jednym z naszych feature'ów, a dokładniej w email obfuscation, o którym wspomniałem wcześniej. Decyzja została podjęta bardzo szybko, wyłączamy feature. Na szczęście większość feature'ów w Cloudflare można wyłączyć z jednego miejsca. Mamy kill switche, także było dość szybko, można było ten kawałek kodu wyłączyć. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Project Zero z Google'a potwierdzają, że nie widzą nowych danych wyciekających od nas. Możemy odsapnąć. No nie do końca. To był dopiero początek. Kilka minut później budzony jest Londyn. To jest mniej więcej pierwsza w nocy w Londynie. Nasz CTO dyskutuje na czacie z CEO i generalnie atmosfera się zagęszcza jeszcze bardziej. Budzeni są ludzie w Londynie. W San Francisco ludzie przechodzą, zmieniają biegi i przechodzą z patrzenia to, co było wczoraj, co wyciekało, do aktywnego poszukiwania błędów. Cały dział security zaczyna fazować nasz serwer w poszukiwaniu błędów w podobnym miejscu kodu, co email obfuscation. I ręcznie też deweloperzy, którzy się tym kodem zajmują, zaczynają szukać innych potencjalnych błędów w podobnym kodzie.
ale niestety dane dalej wyciekały. Wyciekały w dużo mniejszym stopniu niż przed wyłączeniem email obfuscation, czyli główny problem został zatamowany. Natomiast dalej problem istniał, dalej się mocno drapaliśmy po głowie, gdzie jest nadbłąd. Wyłączamy drugi feature. Spodziewamy się, że automatic HTTPS rise jest też problematyczne. Także wyłączamy drugi feature, jest trochę lepiej, ale dowiadujemy się, że także server-side excludes mogą mieć problem. I tu pojawia się problem, ponieważ nie mamy kill switcha do server-side excludes, czyli nie jesteśmy w stanie wyłączyć tego feature'a w sposób szybki. Także zajęło nam to kilka godzin, ale musimy nowy kod na produkcję wrzucić. Wrzucenie kodu na kilka tysięcy maszyn, które obsługujemy, nie jest prostym zagadnieniem, więc trochę to trwało. I mniej więcej 7 godzin po pierwszym raporcie błędu jesteśmy przekonani, że już więcej danych nie wycieka, że problem jest zatamowany. No dobra. Problem jest zatamowany, ale nie jest naprawiony. Dopiero w poniedziałek wypuściliśmy poprawkę do błędu. Nasi inżynierowie pracowali przez weekend, żeby poprawkę przetestować i mieć gwarancję, że naprawia tak naprawdę błąd. Trochę to trwało. W poniedziałek o 2 po południu czasu kalifornijskiego na produkcję idzie poprawka. Nazywam tę poprawkę SafeChar. To jest dość istotne. Istotne jest to, że nie tylko naprawiliśmy błąd, nie tylko załataliśmy problem w naszym kodzie, ale także dodaliśmy warning, dodaliśmy linijkę logowania, która nam później umożliwi dowiedzenie się, jak często błąd wystąpił. Także jest to dość, z punktu widzenia jakiegoś incident response, jest to dość istotne. Także tu jest przykładowa linijka, którą mamy w logach, jeżeli ten błąd mógłby wystąpić. Kolejnego dnia włączamy feature'y, które wcześniej były wyłączone, obserwujemy logi i staramy się dojść do tego, jak dużo danych wyciekło. Niestety Project Zero gonił z czasem i już w czwartek, czyli mniej więcej 6 dni po pierwszym raporcie, publikujemy blog posta z wszystkimi detalami. Swoją drogą świetny blog post, polecam przeczytanie go. No dobra, wszystko dobrze, ale na czym polegał problem? Gdzie był błąd? Żeby błąd wystąpił, musiało zajść duża ilość czynników, które wcale nie były oczywiste, które wcale nie były proste. Więc po pierwsze, domena, która była ściągana przez użytkownika, musiała mieć włączonych kilka z tych feature'ów, o których wspomniałem. Jeden z email obfuscation, server-side excludes albo automatic HTTPS rise. Z tym tylko, że te dwa na dole, czyli server-side excludes i HTTPS rise, wymagały włączenia jeszcze jakichś innych feature'ów, nie będę wchodził w detale. Natomiast chodzi o to, że to jest skomplikowana konfiguracja musiała zajść. A do tego strona internetowa ściągana musiała zakończyć się niezamkniętym tagiem. Dokładnie jednym z dwóch niezamkniętych tagów, albo skrypt z atrybutem, który miał otwarte ciapki i niezamknięte, albo image znowu z atrybutem, który miał niezamknięte ciapki. Czyli w skrócie strona musiała być przerwana, ściąganie strony musiało być przerwane, albo oryginalne źródło strony musiało być po prostu nieprawidłowe pod kątem HTML-a. Tak jak wspomniałem, tak to wyglądało. Gdzie był błąd w naszym kodzie? Na czym polegał błąd? Więc błąd był typu buffer overrun, czyli powiedzmy, że przejechanie buffera. I błąd był na warstwie C. My używamy Nginxa, Nginx jest programowany w C. I tak wyglądał kod, który jest problemem. Ten problem polega na tym, że wskaźnik P, który jest wskaźnikiem obecnej pozycji w buforze, który jest analizowany przez te feature'y, na przykład email obfuscation, jest sprawdzany, czy jest równy ze znacznikiem końca bufora. Przypominam, że jest znak równości. Niestety ten konkretny kod nie będzie wywołany, bo ponieważ P przejedzie nad PE. P ze względu na błąd w naszym parserze będzie inkrementowane i nigdzie nie będzie porównanie z równością. Jeżeli by ten znak równości zastąpić znakiem większości, to błąd by nigdy nie wystąpił. Nasz kod by ładnie był przerywany i nic by nie wyciekało. Natomiast ten kod nie jest napisany przez nas. To jest kod wygenerowany. To jest kod wygenerowany z parsera. Używaliśmy parsera o nazwie Ragel, o którym zaraz wspomnę. Innymi słowy, żeby powtórzyć dokładnie, co powiedziałem przed chwilą, jeżeli mamy znacznik PE, który jest znacznikiem końca bufora i znacznik P, który jest znacznikiem obecnej pozycji w buforze, znacznik P powiedzmy, że wskazuje na ostatni znak w buforze, którym są otwarte ciapki, następnie wskazuje na znak końcowy bufora i w tym momencie ten check nie jest wywoływany ze względu na nasz błąd, leci dalej i już nigdy nie będzie równy z PE, wyciekają dane. To jest nasz kod w parserze Ragel. Ten kod nie jest specjalnie czytelny dla ludzi, którzy nie znają Ragela. Natomiast problem polega na tym, że
te dwie dolne linijki, czyli fhold, fgoto, to jest linijka, która jest wywoływana w momencie, kiedy tag jest poprawny. Generalnie parser zmienia stan ze stanu consumeAttr na stan tag parse i wszystko leci dobrze, wszystko jest ok. Natomiast kolejna linijka, ostatnia linijka jest linijką błędu, czyli lr. I problem polega na tym, że deweloper nie napisał komendy fhold. Wygląda jak mały bug, natomiast ten fhold generalnie by ten znacznik buffera cofnął, byłoby p-minus i wtedy wszystko byłoby świetnie działało. Generalnie deweloper się popełnił błąd. Co jest najgorsze w tym wszystkim, to jest to nie to, że ten bug wystąpił, tylko że był w naszym kodzie od miesięcy. I nie był ujawniony, nie był aktywowany dopiero do momentu, kiedy nie zaczęliśmy naprawiać naszego parsera. Wiedzieliśmy o tym, że ten parser jest kiepski, wiedzieliśmy, że był za wolny na nasze potrzeby, wiedzieliśmy, że był ciężki w utrzymaniu, wiedzieliśmy, że ten kod jest ciężki w odczytaniu, wiedzieliśmy, że mamy mało deweloperów, którzy potrafią go odczytać. Zaczęliśmy już dawno temu przepisywać parser na lepszej platformie i podczas przepisywania tego parsera ten błąd dopiero się ujawnił. Dlaczego tak było? Dlatego, że bufory były inaczej alignowane wcześniej, bez nowego parsera, a dopiero w momencie, kiedy włączyliśmy nowy parser, bufory zaczęły być tak alignowane, że błąd zaczynał wystąpić. Generalnie przed wprowadzeniem nowego parsera zawsze za tym buforem z błędem był kolejny bufor, który był krótkim buforem. Dzięki temu błąd nigdy nie była wykonana komenda błędu. Nieważne, ważne jest to, że błąd się uaktywnił dopiero w momencie, kiedy migrowaliśmy do nowego parsera. Migracja zaczęła się dość dawno. Pierwszym featurem na nowym parserze był HTTPS Rewrites. Natomiast stosunkowo niewielu użytkowników początkowo używało tego feature'a. Także błąd był niezauważony. Potem zmigrowaliśmy server side excludes. Znów problem był niezauważony. Stosunkowo mało użytkowników używa server side excludes. W momencie, kiedy zaczęliśmy migrować email obfuscation, migrowaliśmy je w inny sposób niż poprzednie feature'y. W poprzednich feature'ach po prostu kod został przeniesiony ze starego parsera na nowy parser, a w email obfuscation dodaliśmy nowy parser, nie wyłączając starego parsera. Dzięki temu był wywoływany kod zarówno w nowym parserze, jak i w starym parserze i przez to, że był wywoływany nowy parser, bufory były ułożone w sposób nieszczęśliwy, a w starym parserze błąd wtedy się aktywował. I email obfuscation ma znacznie większą ilość użytkowników, którzy używają tego feature'a. Także jest to dość cyniczne, dość ironiczne, że błąd tak naprawdę był nieaktywny bardzo długo i zaczął dopiero się uaktywniać w momencie, kiedy staraliśmy się naprawić ten parser. Cała seria wydarzeń, która musiała zajść, żeby błąd się uaktywnił, to jest to, że właśnie strona się musiała skończyć z tymi niezamkniętymi tagami, że musiały być włączone oba parsery, i nowy, i stary. I bufor musiał być mniejszy niż 4 kB. Jeżeli bufor był większy niż 4 kB, to wtedy cały serwer się crashował. O tym będę jeszcze mówił za chwilę. Także jeżeli jest jakaś rada dla przyszłych pokoleń, to jest taka, że migracja kodu może wprowadzić nowe bugi, czy może spowodować, że nowe bugi, że bugi, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, się pokażą. Niestety. No dobra. To z tego, co zrobiliśmy, z tych wydarzeń, co było ok, co było słabe, a co było paskudne. To, co było ok, to jest to, że udało nam się bug zatamować dość szybko, w ciągu 47 minut od raportu. Największy potok problemów był wyłączony, także hura, ale z drugiej strony szkoda, że bug w ogóle wystąpił. Druga z rzeczy, które ja uważam, że są fajne, to jest to, że to nie był bug w kodzie C, który sami napisaliśmy. Bardzo często widzimy bugi w kodzie C, gdzie deweloperzy popełniają błąd, literówkę, nie rozumieją C, nie umieją użyć pointerów. Tutaj bug był na znacznie wyższym poziomie. Bug był w parserze, który generował było źle. W naszym użyciu parsera, który generował C. Także szkoda, że nie umiemy używać regela poprawnie. Natomiast z drugiej strony to jest bug znacznie wyższego poziomu niż normalne, głupie błędy. To, co było kiepskie, to jest to, że przez ten błąd wyciekały dane naszych klientów. Wyciekały bardzo różne dane, od headerów HTTP poprzez cookiesy, które potencjalnie umożliwiały zalogowanie się na innych użytkowników na innych portalach. Przez dane w requestach post typu hasła, czy potencjalnie numery kart kredytowych, czy potencjalnie numery social security. Więc naprawdę bardzo wrażliwe dane. Warto zauważyć, że to są dane z pamięci naszego serwera,
Także to jest po odszyfrowaniu. Także nawet jeżeli ruch był HTTPS zaszyfrowany wcześniej, to i tak potencjalnie mógł wyciec. I wyciekały też inne rzeczy typu tokeny czy klucze OAuth. Warto też podkreślić, że wyciekło sporo danych z naszych serwerów, naszych danych prywatnych, cloudserowych. Nasze serwery używają kluczy, żeby się z sobą skomunikować, używają kluczy prywatnych, publicznych i mamy też sporo sekretów, które nasze serwery używają, żeby zalogować się do innych podsystemów. Te dane też wyciekły i mówiąc szczerze, sporo nam zajęło naprawienie naszych własnych systemów, sporo nam zajęło migracja naszych własnych sekretów. Także na to też trzeba uważać. Z danych klientów wyciekło dane ważnych websiteów. Duży portal, powiedzmy, że elektronicznej biżuterii był narażony na problem. Znany serwis taksówkarski czy duży portal randkowy. To są publiczne dane. Ale to, co było najgorsze, to jest to, że te dane, które wyciekały, były skaszowane przez wyszukiwarki internetowe. Google, Bing, Yahoo, Yandex, Baidu, DuckDuckGo, wszystkie miały fragmenty prywatnych, wrażliwych danych naszych klientów. Znowu, w poniedziałek były otwarte dwa meeting roomy, jeden w Londynie, drugi w San Francisco i deweloperzy, którzy mieli czas, mogli sobie to pozwolić, zostali zebrani do jednego pomieszczenia i dostali za zadanie użycie swojego feng shui google'owego, żeby znaleźć jak najwięcej danych wrażliwych, żeby poszukać naszych headerów, żeby poszukać jakichś cookiesów, żeby poszukać stron internetowych, które przechodziły przez nas i były skaszowane przez przeglądarki. To było spore przedsięwzięcie, sporo ludzi brało w tym udział. I naprawdę sporo czasu na to poświęciliśmy jako firma. W tym momencie zostało znalezione, do czwartku zostało znalezione około 770 URL-i, w których była ta stopka z danymi wrażliwymi, na około 161 domenach. Tyle się udało znaleźć do czwartku, kiedy był błąd opublikowany. Także znowu, jeżeli jest jakaś rada dla potomności, to należy usuwać rzeczy z kasza Google, jeżeli są wrażliwe, najlepiej przed opublikowaniem błędu. Natomiast nam się to nie udało do końca. I to jest, jak powiem, dramat. To jest ten konflikt, który nastąpił na linii Google i na linii Klausy Project Zero. Project Zero zazwyczaj, ludzie z Google, z Project Zero zazwyczaj dają 90 dni producentom software'u na naprawienie błędów. Z wyjątkiem, że jeżeli błąd jest aktywnie eksploitowany, to wtedy ta ilość dni spada do 7. No i jest duża dyskusja, w której kategorii był Cloudflare. Z jednej strony błąd naprawiliśmy w ciągu godziny, to jest niezaprzeczalne. Z drugiej strony dane były narażone i leżały na serwerach. Także nasz konflikt polega na tym, że dalej współpracowaliśmy z Googlem, nawet w czwartek, kiedy błąd został opublikowany i burza medialna wybuchła. Nawet wtedy współpracowaliśmy z Googlem, żeby usunąć dane z cache'a. Google'owi to zawsze zajmuje kilka godzin. Mieliśmy problem z innymi wyszukiwarkami, bo nie mieliśmy kontaktów w Yandexie czy w DuckDuckGo i zajęło dużo więcej czasu skomunikowanie się z wyszukiwarkami. Także szkoda, że nie poczekaliśmy kilku dni, bo moglibyśmy więcej danych klientów usunąć. A tak niestety bug był opublikowany, kiedy jeszcze trochę danych się znajdowało na serwerach wyszukiwarek. Cała dyskusja jest widoczna w backtrackerze Project Zero. To jest jedna z wypowiedzi Tavisa. No nieważne, mleko się wylało. O trzecie publikujemy blog posta z danymi incydentu. Burza medialna wybucha już w piątek, w piątek po południu. I to, co nam się udało, że tak powiem, w kontaktach PR i w kontaktach z mediami, to jest to, że ten raport z incydentu był dość dokładny, był w pełni jawny, staraliśmy się nic nie ukryć, wszystkie godziny były podane. Także to jest fajne i to spowodowało, że firma została odebrana pozytywnie, generalnie pozytywnie, no i otwarcie. Natomiast to, co nam się nie udało, to jest to, że przez 11 dni nie byliśmy w stanie powiedzieć, ile danych klientów wyciekło. Nie byliśmy w stanie tego oszacować, bo nie mieliśmy danych. Także wybuchła burza w szklance wody, różni ludzie różnie komentowali, że należy zmienić wszystkie hasła w ogóle, należy wszystkie cookiesy usunąć, należy wszystkie klucze zmienić. Ludzie nie rozumieli, jaka jest głębia problemu. My też do końca nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy. Natomiast znowu pytanie jest, czy szklanka jest połowie pusta, czy połowie pełna. Są różne odpowiedzi. Także jeżeli znowu jest jakaś rada dla potomności, to jest to, że jeżeli da się, to należy jak najszybciej oszacować impact
problem bezpieczeństwa, żeby móc poinformować swoich klientów mniej więcej, czego należy się spodziewać. My po prostu nie wiedzieliśmy. No dobra, po tych 11 dniach, w środę kolejnego tygodnia, 1 marca, opublikowany jest blog post, tym razem CEO Matthew, gdzie dokładne są statystyczne dane z tego, czego można się spodziewać po błędzie. I to generalnie odpowiada na wszystkie pytania. Z najważniejszych rzeczy z tego blog posta to jest to, że jesteśmy przekonani, że nikt tego błędu aktywnie nie eksploitował. Żeby wyciekły dane konkretnego użytkownika z konkretnego portalu, należałoby uderzać w jeden wadliwy URL tysiące czy miliony razy i zbierać każdy możliwy fragment pamięci, żeby to potem jakoś posklejać, żeby potem mieć jak najwięcej danych. Jesteśmy przekonani, że nie było, że nikt w internecie tego błędu wcześniej nie zauważył i nikt go aktywnie nie eksploitował. Mimo to udało nam się wtedy do tego 1 marca około 80 tysięcy stron z różnych cache wyszukiwarek usunąć. Także trochę tych danych leżało na serwerach. Więc istnieje statystyczna szansa, że wasze dane, wasze loginy czy wasze numery kart kredytowych potencjalnie leżały w otwartym cache'u. Natomiast statystycznie rzecz biorąc, naszym zdaniem impact nie był aż tak duży. Zaraz będę mówił o detalach. Ten błąd, ta poprawka, o której wspomniałem, którą wprowadziliśmy, umożliwiła nam, w której logowaliśmy każde wystąpienie tego przepełnienia bufora, przejechanie bufora, umożliwiła nam oszacowanie mniej więcej, ile odświeżeń stron, na ile requestów jest wadliwe, to było tam 3000% naszych requestów. I naszym zdaniem około 600 tysięcy odsłon było przed 13 lutego, które miały stopkę z danymi prywatnymi, a po 13 lutego było znowu około 600 tysięcy odświeżeń, czyli generalnie około 1 200 000 odsłon było z stopkami, które mogły być danymi prywatnymi klientów. Ze statystyk wynika, że było około 68 wewnętrznych headerów Cloudflare'a w środku, to wcale nam się nie podoba. Około 1 na 2 requesty miał cookiesy i 1 na bardzo niewiele requestów miał jakieś dane bardziej wrażliwe typu headery do autoryzacji albo jakieś tokeny. Z danych, które my widzieliśmy, które nam się udało zaobserwować, nie widzieliśmy żadnych haseł, nie widzieliśmy żadnych numerów kart kredytowych, nie widzieliśmy żadnych numerów social security. Jest duża dyskusja, czy z tego wynika, że ich nie było, czy nie. Natomiast generalnie dowody są takie, że takich danych nie widzieliśmy. To nie znaczy, że ich nie było. Statystycznie rzecz biorąc, najbardziej narażone na błąd były portale, które miały dużą ilość odsłon. Od 200 do 300 miliardów odsłon miesięcznie oceniamy, że około 30 tysięcy odświeżeń stron mogło być z błędem z tymi konkretnymi portalami. Większość portali nie ma takiej ilości odsłon, także generalnie dla mniejszych websajtów prawdopodobieństwo, że coś wrażliwego wyciekło, jest stosunkowo niewielkie. Natomiast to, co było naprawdę kiepskie, to, co naprawdę nam się nie udało, to jest to, że ten błąd był w naszej produkcji od miesięcy. Pierwszy feature, który używał nowego parsera, który spowodował, że błąd zaczął występować, był wrzucony na produkcję we wrześniu 2016. Czyli przez ładnych kilka miesięcy błąd był na produkcji i go nie zauważyliśmy. Wtedy, aż do tego, powiedzmy, że połowy lutego, myślimy, że szacujemy, że około 180 stron miało problem, czyli miało włączoną serię feature'ów i miało włączone feature'y, które umożliwiały wystąpienie błędu. Z kolei od 13 lutego ilość website'ów, które były narażone na błąd, była dużo większa, bo wtedy właśnie email obfuscation zmigrowaliśmy i ta ilość do około 6500 website'ów weszła. Natomiast jeśli byśmy patrzyli na historię crashy naszych serwerów, to byśmy dużo wcześniej zauważyli błąd. To jest wykres ilości crashy dziennie naszego Nginxa, naszej aplikacji. No i widać, że są jakieś słupki, są jakieś spajki i widać, że ta ilość to nie jest zero. Nasz serwer się w przeszłości crashował w miarę regularnie i widać, że jak CloudBit wystąpił od tego 13 lutego, to ilość crashy drastycznie wzrosła. Wiedzielibyśmy, że to jest ważne, że to jest kluczowy parametr, to oczywiście błąd by nie wystąpił. Także znowu, jeżeli jest jakaś rada, to nie należy ignorować crashy. Crashy są super istotne i umożliwiają stosunkowo wczesne wykrycie poważnych błędów. No dobra. Druga część, czyli jak z CloudBida doszliśmy do zera crashy. Kilka dni po CloudBidzie nasz CTO wysłał maila mówiącego o tym, chłopaki, crashy są kiepskie, postarajmy się nie mieć crashy. No i wszystko fajnie.
Gdyby nie to, że to jest przykładowy e-mail jednego z naszych operatorów, jednego z naszych SREs, gdzie a tak, tak, mamy nie mieć kraszy, bardzo dobrze, od 3 do 3.30 było 17 kraszy, bardzo proszę, drodzy inżynierowie, je przeanalizować. Mnóstwo roboty było z tym, żeby dojść do tego, naprawić wszystkie błędy i corner case naszej aplikacji. Trochę to czasu zajęło, mnóstwo pracy inżynierów, ale w końcu się udało. Mieliśmy kilka błędów, które wprowadziliśmy, szybko je naprawiliśmy, ale dalej widać, że tak powiem, jest takie tło ilości, ileś kilku kraszy dziennie, czy kilkunastu kraszy dziennie, które występowały. I nie bardzo wiedzieliśmy, co to są za błędy. Nie bardzo mogliśmy zrozumieć, dlaczego nam aplikacja zdycha. Z drugiej strony nasza flota serwerów jest dość spora. Możemy sobie wyobrazić, że przy kilku tysiącach serwerów zawsze jakiś problem wystąpi. No ale z drugiej strony staraliśmy się zrobić wszystko, co możemy, żeby te crashe zrozumieć. Tym bardziej, że CTO sobie zażyczył, żeby nie było crashe, żeby wszystkie były przeanalizowane. Żeby podkreślić, to nie były crashe, których my nie rozumieliśmy. To były crashe, które rozumieliśmy, patrzyliśmy na core dumpy, patrzyliśmy na logi z tych crashe i z tych logów wynikało, że ten crash nie mógł mieć miejsca. Wynikało, że program nie mógł być w takim momencie, w którym wystąpił crash. Także były naprawdę bardzo dziwne. Tym bardziej, że na niskim poziomie komputery są generalnie deterministyczne. Generalnie da się prześledzić na niskim poziomie dość dużo właściwie wszystko. Także no, to było bardzo, bardzo było dla nas dziwne. Średnio było około jeden crash dziennie, czasem więcej, czasem mniej, ale generalnie jeden dziennie. Nie były w jednym miejscu, tylko były globalnie, nie były w jednej serwerowni, tylko były wszędzie. Jakby patrzeć na jeden serwer, to statystycznie rzecz biorąc, by wystąpił jeden crash na 10 lat, więc bardzo ciężko było to debugować. Nie mogliśmy sobie pozwolić na odpalenie GDB wszędzie. Czyli generalnie absolutnie nie mieliśmy pojęcia, jak się da to zabrać. Teorii było 1000. Od promieniowania kosmicznego, co jest standardową rzeczą. Żeby nie było, sprawdziliśmy, czy crash jest skorelowany z wysokością nad poziomem morza serwerów. I nie był. Może był błąd pamięci, błędy pamięci się zdarzają regularnie, ale używamy ECC i zaczęliśmy logować błędy ECC w Linuxie. Też nie byliśmy w stanie tego skorelować. Może procesor jest wadliwy. No może jest wadliwy, ale z drugiej strony używamy Intela. Intel generalnie ma dobrą reputację. No dobra, oto może crashy były poprawne, aplikacje, mam jakiś błąd w aplikacji, natomiast był problem z ściąganiem tych crashy, z debugowaniem ich. Może był jakiś błąd w core dumpach, może kernel jakoś coś psuł w momencie, kiedy ten crash wystąpił. Możliwe. Może był problem w jakimś podsystemie pamięci Linuxa. Możliwe. Może był jakiś problem z TLB, z jakimiś feature'ami niskopoziomowymi procesorów. Nic nie wiedzieliśmy. Wszystko było teorią. Aż do momentu, kiedy jeden z naszych operatorów zauważył, że z 18 crashy, które w ciągu ostatnich kilku dni zaraportował, wszystkie były na konkretnym typie procesorów. Dokładnie na procesorach Broadwella. No dobra. To jest interesujące. Zaczyna się robić gorąco. To był moment przełomowy. Oto patrzymy. No to wchodzimy na stronę Intela. Patrzymy na jeden z ich tysięcy datasheetów. Tak wszystkie wyglądają. Niebieski font, duże literki, dużo magicznych nazw. No okej, okay. Co dalej? Czytamy, to jest przykładowo właśnie specification update do naszych procesorów. Co znaczy specification update? Cokolwiek. Generalnie cokolwiek. Ale w środku mamy erratę, to już zaczyna być bardziej interesująco. I mamy błędy typu BDF1, BDF2, BDF coś tam. I widzimy w błędzie BDF76, postaram się przetłumaczyć. Jeżeli wystąpi seria skomplikowanych wydarzeń na warstwie mikroarchitektury, jeżeli włączony jest hyperthreading, wtedy może wystąpić naprawialny błąd parity albo niezdefiniowanie działania systemu. Innymi słowy, jak coś wystąpi, coś to może wystąpić coś innego i generalnie tyle nam mówi Intel. To może być cokolwiek. Intel nie jest znany ze specjalnie detalicznych opisów w erracie. No ale okej, okay, potencjalnie to może być to. Idziemy do naszego vendora, naszego producenta naszego sprzętu, poprosimy o update BIOSa z nowym update'em mikrokodu. Mikrokod to jest taki firmware, który działa na procesorze. Procesor może się wydawać, że jest częścią fizyczną, mechaniczną, że tam są tylko tranzystory. Okazuje się, że tam jest też software. I update'y mikrokodu mogą część błędów fizycznego silikonu naprawić. I od momentu, kiedy ten mikrokod wrzuciliśmy, crashy już nie występują. Także znowu, jeżeli jest jakaś rada z tego, to trzymajmy, update'ujmy nasz firmware na procesorach, bo się przydaje. To tyle, co mam do powiedzenia. Jeżeli są jakieś rady z tej całej prezentacji, to jest takie, że w przypadku błędów bezpieczeństwa należy być jak najbardziej otwarte możliwe. To rzeczywiście ucina większość dyskusji.
No ale z drugiej strony należy też klientów poinformować dość wcześnie i starać się oszacować, jak duży jest problem dość wcześnie. Nam się to nie udało, nie mieliśmy wystarczającej ilości danych w momencie, kiedy błąd był upubliczniony. Dziękuję. Pytania do mikrofonu. Do mikrofonu pytania. Nie ma mikrofonu. No to... Cześć. Jakbyście byli firmą europejską i wyszłoby RODO, to zareagowaliście inaczej? Nie mam pojęcia, nie jestem prawnikiem. No ale generalnie dobra, to może inaczej. RODO was, jak to powiedzieć, mobilizuje do tego, żeby te wszystkie informacje ujawniać i poinformować po prostu, tak? Czyli tam są pewne, jak to się nazywa, limity czasowe, tak? Czy w tym momencie jakbyście wiedzieli, bo nie widzicie tak naprawdę, co się stało, tak? To byście zareagowali jakoś inaczej, czy wydaje mi się, że jeżeli jest cokolwiek, to byśmy mogli zmienić, tak powiem, patrząc w przeszłość, to jest to, że rzeczywiście, żeby ochronić naszych użytkowników bardziej, powinniśmy poczekać z pełnym disclosure do momentu, kiedy mieliśmy dane statystyczne. Ale z drugiej strony to nie było w naszych rękach, to było w rękach Google'a, to było w rękach Project Zero, więc to było poza naszą kontrolą, data opublikowania. Nie, wydaje mi się, że no błędy się zdarzają, różne. Wydaje mi się, że nasza reakcja była okej, za wyjątkiem tego, że nie mieliśmy danych. A Google generalnie nie odpisał wam informacji, że kwalifikuje to jako błąd, który, że nie daje wam 10 dni, tylko 7 dni, tylko na przykład informuje, na przykład jutro publikujemy? Zapraszam do przeczytania backtrackera Google'a, tam jest cały ciąg myśli Tavisa. Generalnie Tavis naciskał, żeby opublikować wczoraj. Moim zdaniem problem był, jak oszacować, jak poważny jest problem. Zdaniem Tavisa problem był gigantyczny i cały świat się jutro zawali. Zdaniem naszym nie wiemy, jak duży jest problem. Także Tavis uważał, że błąd jest aktywnie eksploitowany. Dlatego właśnie szedł za tym, żeby timeline był jak najbardziej gęsty, żeby jak najszybciej to publikować. My takich danych nie mieliśmy. Okej, rozumiem. Dzieba. Dzięki. Czy jeszcze jakieś pytanie? Jest pytanie? Czy machałaś ręką? Okej. Nie ma żadnych pytań? Michał nie ma pytania? O, jest pytanie, doskonale. Cześć, słuchaj, pytanie do tych ostatnich slajdów, właśnie do błędów w architekturze fizycznej procesora. Czy mieliście już takie przypadki, że właśnie zawiniła to view danego procesora? Że zawinił... Wydanie review, tak, danego procesora. Mamy testowe procesory, na których się różne rzeczy dzieją, jak na testowych procesorach. Nie, to był nasz pierwszy przypadek na szeroką skalę, że produkcyjny procesor miał generalnie rzecz biorąc spory problem. Takie problemy są strasznie ciężkie w analizie. Sporo czasu spędziliśmy na debugowanie kernela. Właśnie zastanawialiśmy się, czy ma problem z podsystemem właśnie pamięci. Różne rzeczy robiliśmy. Nie, to był nasz pierwszy problem fizyczny, no i miejmy nadzieję, że ostatni. Jest pytanie. Super. Jeszcze muszą być trzy pytania, bo jeszcze pizza nie przyjechała, to wiecie. Ogarnijcie coś. Witam. Mam pytanie propos systemu Minix w Intelach. Czy coś już na ten temat sprawdzaliście, jakieś błędy wykrywaliście? Tego typu rzeczy. To jest pytanie na piwo. Zostawmy to pytanie na piwo. Okej. Okay. Ja mam pytanie o ECC. Czy macie jakieś oszacowanie, jak często powinniście dostać nieskorygowany błąd ECC? Bo w sumie ta ilość błędów przy dzisiejszych prędkościach procesorów jest już dość spora i te błędy to tak pewnie co parę lat na procesor wychodzą. Błędy ECC. Zaczęliśmy mierzyć błędy ECC. Linux bardzo fajnie raportuje błędy i korygowalne, i niekorygowalne. Strasznie fajne rzeczy są. Naprawdę fascynujące. Serwery mają, różne rzeczy robią. Na przykład mieliśmy serwer, który miał load, który był z 0 do 100, z 0 do 100 i tak miał taką sinusoidę, właśnie dlatego, że miał błędy pamięci. Nie widziałem w praktyce błędów niekorygowalnych. Wydaje mi się, że błędy niekorygowalne są o kilka rzędów wielkości mniej prawdopodobne niż błędy korygowalne.
dlatego pewnie ich nie widziałem. Błędy korygowalne występują w miarę regularnie, ale generalnie z tego, co ja patrzyłem, to są błędy fizyczne. To nie jest promieniowanie kosmiczne, tylko jest błąd fizyczny jakiejś pamięci, albo się przegrzewa, albo jakieś inne tego typu rzeczy. Czyli generalnie nic magicznego, czyli po prostu błąd sprzętu. Natomiast polecam monitorowanie tego. Mamy jeszcze jakieś pytanie? Takie bez piwa na razie? Nie ma. No dobrze. Wielkie brawa dla Marka. Jest. Andrzej, mam pytanie. Andrzej, dobrze zapamiętałam. Paweł. Wszyscy są Pawłami? Tak. Albo Januszami. Czy na produkcji nie używacie nic innego niż Intel? Też pytanie na piwo. Okej. Polecam ostatniego blogposta znowu na blogu Cloudflare'a, gdzie kolega benchmarkuje serwer Arma. I to jest strasznie fajne. Dobrze, to wielkie brawa dla Marka raz jeszcze. Dziękujemy bardzo.